Cześć. W 1998 roku Minolta pokazała, wypuściła najlepszy ze swoich aparatów autofokus, czyli Minolta Dynax 9. W tym samym 1998 roku Canon wypuścił EOS 3. No, EOS 3, 45 punktów autofokusa. 21-polowy pomiar matrycowy, czyli wielosegmentowy, jak się to nazywał kanona. W tym momencie Nikon musiał coś zrobić. Jego Nikon F90, odświeżona wersja, czyli F90X, przy tych dwóch aparatach był już niestety aparatem leciwym i nie był w stanie przyciągać ani zaawansowanego amatora do siebie, ani tym bardziej profesjonalisty. Trzeba było coś nowego. I tym czymś nowym był. Wypuszczony w 1999 roku Nikon F100. Nikon F100 nie jest następcą Nikona F90. W żaden sposób. F90 nawiązywał jeszcze do y, obsługi, do, do ergonomii, do klawiatury, do, do tych guzikologii y, Nikona 800, F801, F601, czyli tych pierwszych Nikonów Autofocus. Nikon F100 to jest Pomniejszona, bo ja bym powiedział, że uproszczona wersja Nikona F5, to bym źle powiedział, to jest pomniejszona wersja Nikona F5. Jego obsługa jest taka jak Nikona F5. Jego obsługa jest taka, jak dzisiaj w większości zaawansowanych lustrzanych Nikona. Jeśli ktoś używa współcześnie cyfrowego Nikona, to jeśli weźmie Nikona F100, to będzie się czuł z nim dobrze. Zresztą dlatego zawodowcy zaczęli go chwalić od razu, ponieważ nie chcieli używać F90, zawodowcy używający Nikona F5, ponieważ miał inną logikę działania. W momencie, kiedy dostali F100 jako uzupełniający aparat, to brali go i nie ma problemu. Guzik jest w tym samym miejscu, tak samo się przełącza, tak samo działa Ło, wow, jest szybki, jest szybki. To jest tak, że z mojego wrażenia, Musiałem, znaczy to jest nie mój aparat. Jest to aparat, który polecił mi Igor z grupy fotografii jest fajna. Bardzo dziękuję Igorze za polecenie tego aparatu. To jest nie mój aparat, więc czekałem na jakiś ładny, słoneczny dzień, żeby pójść i porobić im zdjęcia, bo już po, po, robiłem na sucho, zrobiłem jakieś próbki, no ale chciałem pójść tak na poważnie, porobić zdjęcia, więc któregoś pięknego dnia, dokładnie w sobotę, słońce zaświeciło, więc złapałem aparat, Psa na smycz i poleciałem do półciska samochodem, żeby było szybciej, z aparatem. Z Nikonem F100. Użyłem film. Tu jest taka fajna rzecz, że nim się robi tak przyjemnie zdjęcia, że w pewnym momencie spojrzałem na licznik. O, to już 20. No, film idzie błyskawicznie w nim, ale naciśnięcie spustu i wyostrzenie w tym aparacie jest natychmiastowe. To, co mi się w nim bardzo podoba, to to, co jest lepsze, dlatego część z Woli uważa, że jest to lepszy aparat niż Nikon F5, ponieważ on ma bardzo dobre podświetlenie punktów autofokusa. Te punkty autofokusa w momencie, kiedy je wybierasz, palą się na czerwono. Jeśli jest wybrany, naciska spust, on się na czerwono gaśnie, i ty wiesz, że na 100% że jest ustawiona ostrość. Na 100% nie ma pomyłki, nie ma tego, że on musi mieć włączone, chyba nawet nie ma. Pipania potwierdzającego ostrość, tak, w, y, w współczesnych cyfrowych y, lustrzankach Nikona, gdzie one potwierdzają tytyn, ty, ty, to w nim to jest, nie jest potrzebne i chyba w nim nie ma, bo o, znaczy domyślnie nie jest ustawione. On ma 22 funkcje, którymi możemy sobie dopasować ten aparat jeszcze do siebie, a człowiek, ja nie używałem z nich żadnych, ponieważ tak jak jest, jest fajnie. Jest dobrze, No niektóre jeszcze trzeba się przyzwyczaić, ale to normalnie jak przy każdym aparacie nowym, powiedzmy, jeśli to by był mój nowy aparat, to do każdego musimy się przyzwyczaić, zrozumieć jego działanie i y, zaakceptować niektóre jego ustawienia, mo możliwości ustawienia, y, nauczyć się z nich korzystać. Y, akurat ustawienie ostrości w tym aparacie jest no, szybkie. Jest to związane z. Ja, czy ja go używałem z 51-8 Nikona, czyli nie jest to obiektyw najwyższych lotów, jest to podstawowy obiektyw, ale z jego silnym silnikiem, bo on ma mocny silnik. Zresztą ten silnik mocny powoduje to, że aparat zużywa prąd. Zużywa prąd na tyle, że tak jak tam jeden opisał zawodowy fotograf, który używał tego aparatu, dokupił sobie drugi taki sam. Pojemnik na baterii już miał gotowe włożone, bo on działa na cztery paluszki, przynajmniej w wersji podstawowej. I te cztery paluszki starczają mu na około 10 filmów. Więc on posiadał drugi taki zestaw, taki, taki drugi, drugą taki zasobnik w kieszeni. I wiadomo, czego wyjmował, nie musiał wkładać baterii. Pach, pach, mówi i to rozwiązały jego problemy z. Z używaniem baterii przez ten aparat. Ja nie wiem, czy on zużywa, czy 10 filmów się zrobi na komplecie. no Ja nie zrobiłem tylu filmów, także nie powiem. Natomiast dzięki, raczej, przez to, że zużywa prąd, ma bardzo silny silnik, więc ma bardzo dobry autofokus, bardzo szybki autofokus. Od razu chwalę ten na autofokus, należy jeszcze pochwalić, raczej to może ja pokażę, Znaczy, dobrze, autofokus. Nie, to na koniec. Najpierw jeszcze powiemy o trybie ustawiania parametrów ekspozycji. Ma oczywiście możliwość ustawienia ręcznie, oczywiście priorytet przysłony, priorytet czasu i funkcję automatyczną. Trzy systemy pomiaru światła: punktowy, centralnie ważony i matrycowy. Matrycowy dziesięciopolowy, nowy, znaczy nowy, taki mniej więcej jak w F5, poprawiony do, w stosunku do, do F90. I tego systemu ja używam. Bo stwierdziłem, że tak, no, to nie jest, chodzi o to, czy ja potrafię robić zdjęcie, tylko czy on potrafi je dobrze naświetlić. Więc system matrycowy włączyłem, bo w momencie, kiedy ja nacisnę spust przyłączony systemem matrycowym, te jego komórki patrzą, jak to się układa, i to te, te plamy światła, które on zmierzył, on porównuje z 30 tysiącami sytuacji w fotograficznych, które są zaszyte w jego procesorze. I on z tego wybiera, jak najlepsze parametry będą ustawione. Pierwsze zdjęcie, które zrobiłem, to o, to zrobiłem takie zdjęcie, yy, trudne. Od razu powiem, że trudne, czyli mamy u góry mamy prawie jasne niebo, ponieważ ustawiłem kąt taki, że to niebo było praktycznie no, no pod kątem takim, że ono wychodziło prawie białe na takim na czarno-białym zdjęciu. Kawałeczek oświetlonego słońcem i Cieni, mocny cień pod spodem, bruk jest w mocnym cieniu, a prowadził sobie bardzo dobrze. No, ja bym tego lepiej naświetlił jak on w trybie automatycznym w, z, trybem, z trybem pomiaru matrycowym. Przy czym yy, wprowadzanie korekcji ekspozycji w trybie matrycowym mogę, mogę, bo ja mogę wprowadzić w każdym momencie korekcję ekspozycji, bodajże nawet o plus minus 5 V. Yy, dobrze mówię, żeby mnie skłamać. Tak, dobrze mówię. Plus minus 5F. Mogę wprowadzić korekcję ekspozycji, ale w trybie matrycowym mija się to z celem, ponieważ nie po to oni opracowali te 30 tysięcy wzorców, żebym ja teraz to próbował skorygować. Tryb, po korekcji ekspozycji tak, w trybie hmm, pomiaru punktowego. Który mierzy mi na przykład na portrecie, na samej twarzy, jak chcę to dopasować idealnie, czy w ulubionym moim, przynajmniej centralnie ważonym, który sobie ustawiam i wtedy ja czuję to światło, bo ja czuję centralnie ważony. Matrycowego nie czuję, bo jego się nie da czuć. Jego się używa po prostu. Więc tutaj było, wszystkie zdjęcia, były, które pokażę, były zrobione w trybie matrycowym bez żadnej korekcji ekspozycji. I to tak samo zostało zrobione. Widać, znaczy, widać wyraźnie, że aparat sobie bardzo dobrze poradził. Drugie zdjęcie jakie zrobiłem było już dużo łatwiejsze. Chodziło mi bardziej o to, jak on sobie poradzi: zdjęcie pod światło. Obok w parku, w półtusku, jakiś element, no, żeby tu był ostrzejszy, tam, tam żeby była pewna nieostrość. Światło prawie od przodu, ale niekoniecznie. Jeszcze, jeszcze go w tym momencie tak delikatnie macałem. Nie, nie wystawiałem go na ostre próby zdjęcie, żeby zobaczyć, jak on sobie z tym poradzi. Poradził sobie bardzo dobrze. Jak widać, bardzo dobrze kosz jest właściwie naświetlony, w światłach, tutaj na dole yy, szczegóły wszystkie są idealnie odzorowane. No, ja tego oczywiście nie wiedziałem, bo w aparacie nie ma, nie da się tego sprawdzić. Po prostu wierzyłem, że dobry aparat robi dobre zdjęcia. Ustawiłem ostrość, bawiłem się tym, co mogę zrobić. Yy, miałem jeszcze inne aparaty, więc yy, zmieniałem, robiłem zdjęcia Zobaczyłem nagle tą bramę z lewej strony, taką tu, tą bramę. Tu z przodu mur, oś, tak prawie nieoświetlony światło, czyli oświetlony cienio, takim ocienionym światłem przez drzewa, czyli fajny, plastyczny. W głębi widać z drugiej strony pełne słońce, pełna lampa przepalająca to wszystko na wylot, a w środku czarni tego łuku po spodem. Mówię, no bracie. Teraz to Ty sobie nie poradzisz. Zrobiłem to zdjęcie, no i w sumie, jak zacząłem, jak je wywołałem, seskanowałem go na to, wiedziałem, no, no, poradził sobie, poradził sobie, bo ta ściana przednia jest idealnie, idealnie naświetlona. W cieniach tych widzę wszystko, jak powinno być. Światła tam z tyłu są przepalone, ale to nie da się nie przepalić. No, jakby nie kombinować, to. To no, nie da się tego wszystkiego upchnąć na jednym, na jednym negatywie. Ja używam tutaj do tych testów, te wszystkie zostały zrobione na fumapanie setce, bo takiego używam, bo jest najtańszy. Wywołany oczywiście w rodinalu klasycznie 1 do 50, także średnio drobnoziarniście, czyli znaczy w miarę drobnoziarniście, natomiast dobrze wywołany negatyw pokazuje, że, że ten negatyw jest dobry i do takich testów się jak najbardziej nadaje, a aparat świetnie sobie poradził. Wyszedłem, zrobiłem jeszcze zdjęcie przy wyjściu, to jest bramka, kłódka czarna w tle jasne. Mówię dobra, zobaczmy co z tego wyjdzie, klik. I to jest, to jest tak, gdybym chciał to zdjęcie, bo one są niekorygowane, one są zeskanowane, gdybym chciał je tak naprawdę, to trzeba by było na komputerze troszeczkę rozjaśnić, czy, czy pod powiększalnikiem lekko, lekko wycie, czy rozjaśnić, czyli dłużej naświetlić tą, tą, tą czarną tutaj kant bramki, natomiast ogólnie jest okej, okay, jest okej. Okay. Ale wychodząc tak kątem oka zauważyłem, że w podwalach jest otwarte, y, można zajrzeć do, do środka, tam y, w jednym była zbrojnia, ona była za szybą, więc wam y, były refleksy, popatrzył, nie, to szkoda, szkoda robić zdjęcia, to i tak z tego nic nie wyjdzie, a druga to była jakaś jakby kuźnia, y, ciemno, Mówię, no, będzie za ciemne, ale przymierzyłem się, sprawdziłem, że przy pełnym otwarciu daje mi jedną 15 część sekundy. Mówię, no to dobra, spróbujmy. No i to jest ta jedna 15 część sekundy, przy pełnym otwarciu rozjaśnione lekko zdjęcie. Zrobił tak, jak powinien zdjęcie lekko za ciemne, no bo ale to już było wyżyłowane, naprawdę wyżyłowane. To jest lekko rozjaśnione, żeby to zdjęcie wyglądało, żeby więcej szczegóły pokazać na zdjęciu ale jest dobrze naświetlone. Czarne zdjęcie, czarne, tam było czarno, ciemno. Ja musiałbym się przyjrzeć, A te, znaczy, nie, teraz na zdjęciu widzę więcej szczegółów, niż widziałem w rzeczywistości, kiedy spojrzałem z słonecznego dnia w tą, tą ciemność tam pod spodem. Mówię, znaczy zrobiłem zdjęcie, odwróciłem się, poszedłem dalej, o, spojrzałem, Pomnik ciemny, pomnik jasne, tło, zróbmy sobie fajne zdjęcie. Pslyk w jedną stronę zrobiłem zdjęcie, później wziąłem, zrobiłem tam zdjęcie mamijom, akurat wtedy fotografowałem, więc zrobiłem zdjęcie mamijom, odwróciłem się i jeszcze jedno zdjęcie zrobiłem, chciałem zrobić tak pod, bardziej pod światło, żeby on był jeszcze ciemniejszy. Zrobiłem to zdjęcie, kiedy y, Frodo postanowił zobaczyć, komu ja robię zdjęcia. Doszedł jeszcze jeden jasny element, on jest w sumie, znaczy dosyć jasny. Więc yy, pomnik wyszedł ciemno, ale to jest naturalnie, zrobiłem zdjęcie. Jestem pod wrażeniem tego, jak ten aparat, czy Nikon F100, radzi sobie w naświetlaniu tych wszystkich. To, że on szybko ustawia ostrość, to po prostu jak w momencie, kiedy zobaczyłem, co się dzieje, podniosłem, nacisnąłem i zrobiłem zdjęcie. Ja robiłem zdjęcia na. Centralnym punkcie autofokusa. Zablokowany centralny punkt autofokusa, żeby on mi nie kaprysił. Jak chcę, to sobie przekadruję, ponieważ yy, uważam, że jest to najszybszy sposób robienia zdjęć. Nie lubię systemu, kiedy mi aparat sam wybiera punkty. Po prostu nie znoszę tego, żeby mi aparat ustalił, na co ma ustawić ostrość. Więc taka opcja nie wchodzi w rachubę, wchodzi tylko jednocześnie wybieranie punktu, a szybciej nacisnę przekadruję niż Ustawię sobie jakiś inny punkt, zwłaszcza na aparacie, który jest nie mój, bo tak jak mówiłem, pożyczył mi go Igor. Yy, także tu, jak widać, autofokus jego jest naprawdę bardzo szybki i idealnie zdążył naświetlić, ustawić yy, zdjęcie. Yy, później poszedłem tam, szedłem przez targ, yy, kliknąłem jakieś zdjęcie, tak, o, tak, przechodząc, o, pyk! I, I zrobiłem zdjęcia, czyli spytałem się, jak tu sprzedają się sprzedawcy, czy mogę zrobić zdjęcie tak. Urząd skarbowy? Mówię, nie, to możesz. No to zrobiłem zdjęcie, jedno, później zrobiłem dnie. Robi się nim szybko, ponieważ ma szybki autofokus. Chyba już mówiłem o tym. No, I bardzo fajnie ustawia światło. Tutaj mamy dosyć kontrastowe. Znaczy kontrastowe światło, boczne, wchodzące, a on mimo wszystko wiedział, co ja chcę sfotografować. Aparat dostaje informację, nie wiem, czy przy pomiarze światła, ale na pewno przy pomiarze lampy błyskowej podaje, dostaje informację o odległości, od, na jaką jest ustawiona ostrość i on dobiera z tych punktów właściwym ekspozycję bardziej niż z innych punktów. Poszedłem dalej, kliknąłem, o tak jak widać, Ozdoby choinkowe zauważyłem, że są na świąteczne, że są na, na latarni powieszone. Zdziwiłem się, tak sprawdziłem szybko. Nie, jeszcze jest listopad, więc to nie był jeszcze grudzień. Może od tamtego roku wiszą, więc tak, tak, od niechcę. Ja spojrzałem w górę. Pff. i poszedłem dalej. I co? I 99% aparatów przepaliłoby to zdjęcie, ponieważ tam z tyłu jest niebo. A on nie przepalił, i zrobił dobrze. Cały aparat. Yy. Tu jest zrobione, to, o, to zdjęcie jest zrobione czysto pod światło. Czysto. Tutaj w drzewach, w tych w gałęziach widać słońce. Mówię, dobra, bracie, zżyliśmy się już kawałek ze sobą, idziemy na całego. Słońce, dobra, troszeczkę w gałązki przesunąłem, nacisnąłem spust. Ten budynek jest jasny, bardzo jasny. Wyszedł szary, no bo nie da się, gdyby on był biały, to reszta by była przepal, prze, za jasna. Gdyby on miał być biały, ale jakbyś patrzył normalnie wzrokiem bez aparatu, to też patrząc pod słońce, nie zobaczysz go białego, tylko bardziej szarego, żeby zobaczyć to, co jest w tych cieniach. On poradził sobie z tym bardzo dobrze. Cienie są fajnie naświetlone, słońce nie jest wypalone. No naprawdę. Podważeniem, mówiłem podrażeniem też. Poszedłem dalej, już mówię, dobra, zakręcamy, wracałem, będziemy wracać. Doszliśmy do końca rynku. Zakręciłem i teraz idziemy z powrotem, bo ja przeszedłem przez mostek na drugą stronę narwi. Brama. O, mówię, to będzie fajne. Fajna, stara brama to jest zawsze dobry temat fotograficzny, a przy okazji mamy elegancki sprawdzian. Znowu biała ściana z przodu, tym razem nie, biała, nie, nie taka jak szara było tamta w parku. Ciemne wnętrze i coś z tyłu. Pstyk i co? Jest ok, To jest aparat przeznaczony dla um, reportera, dla zawodowca, który musi mieć za każdym razem dobre zdjęcie bez względu na to, co się dzieje dookoła. I on robi za każdym razem dobre zdjęcie bez względu na to, co się dzieje dookoła. Jeśli odsunąłem się kawałeczek, to, czy tej bramy, tej, tej ściany jasnej weszło więcej, więc automatycznie musiał przyciemnić tamto wnętrze, ponieważ. Ono przestało mieć taką wagę już w tym momencie. Wagę miało też ta ściana, więc ściana wyszła idealnie. Wnętrze trochę ciemniej, oczywiście możemy to rozjaśnić. Znaczy, naświetlałbym ciemniej i rozjaśniał ściany leciutko. Czy robił to na cyfrowym, czy robił to na analogowym powiększalniku. To wszystko jest do zrobienia. Aczkolwiek tak, nieruszane zdjęcie jest bardzo, bardzo dobre. Przedem do klatki, to nie jest ta klatka, wszedłem do środka, mówię: Dobra, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zrobiłem zdjęcie wewnątrz. Tu też były ekstremalne warunki, nie pamiętam, ale też mi się wydaje, że na 1.15 to robiłem, czyli przyciśnięte do, do flamugi drzwi, która była tutaj, żeby nie poruszyć się. Y, 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 no i co? No i ciemne, ciemne schody, naświetlane są dobrze, i ściana jest też naświetlana dobrze. To zaczyna się w tej chwili oglądając te zdjęcia, zaczyna się robić nudne, bo jakby nie było, zresztą, o nie, ja nagra, nagrałem filmik, jak ten negatyw wygląda w całości, dobra, to, to jest negatyw idący w całości. On jest naświetlony równo. Tam nie ma wpadek na tym negatywie. Te zdjęcia są jeden w drugi, jeden w drugi, jeden w drugi, są idealnie naświetlone. Tak chciałbym mieć naświetlony każdy film w momencie, kiedy muszę naświetlić negatywy, kiedy muszę zrobić jakąś pracę i idę do pracy i biorę aparat, to tym aparatem chciałbym robić zdjęcia. W momencie, kiedy ja zaczynam się wygłupy ze zdjęciami bawić, nie zdążyłem zrobić w nim wielokrotnej ekspozycji, bo zanim pomyślałem, to mi się film skończył, a później już były brzydkie dni czyli niesłonecznej i tak w sumie nie bardzo miałem czas jeszcze wyjść. Natomiast to jest następna brama którą sfotografowałem. Widać ciemne drzwi po lewej stronie z wszystkimi szczegółami. Tam w tle jakieś komóreczki bardzo dobrze naświetlone. No. No, no co może być coś więcej następne zdjęcie pod słońce zrobione już, już przed samym mostkiem już wychodząc jeszcze a tak odwróciłem się ciach nacisnąłem spust tak skadrowałem żeby ta ulica była moim zdaniem optymalnie naświetlone nie chciałbym ani jaśniej ani ciemniej tego zdjęcia moim zdaniem aparat się nie myli ci co pro, projektowali programowali jego, jego pomiar światła zrobili naprawdę świetną robotę. Aparat robi 100% dobrych zdjęć. Podczas, już na koniec mówię, już jest mostek, za mostkiem mam samochód, więc tutaj zeszliśmy na dół, puściłem psa, no bo półtorej godziny spaceru na smyczy był bardzo grzeczny, więc zaczął szaleć tam, biegać wzdłuż brzegu, ale mówię, dobra, to ty sobie tutaj poszalej troszeczkę, a ja, o, wędkarz pod mostem. A słońce naprzeciwko. No się prosiło o to, żeby zrobić zdjęcie. Zrobiłem jedno zdjęcie poziome, do tego zrobiłem zdjęcie pionowe. Obydwa uważam, że są bardzo dobrze naświetlone. W tym czasie usłyszałem tylko, jak pies, pies biegnie, 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 takie chlup do wody. Mówię, o! Coś ciekawego. Bo psy się dzieją takie, co lubią wskakiwać do wody, a takie, co nie lubią wskakiwać do wody. Frodo nie przepada za wskakiwaniem do wody. Więc tak popatrzyłem, co się dzieje. Pies w tym momencie. Bo. Biegł i nie zauważył, że tam tak, jest taki kanałek, i on, jak powinien zakręcić, ale on nie wyczuł tego i w pełną prędkością mm, skąpał się w wodzie. Więc tak wyczłapał się z tej wody. No i w tym momencie ja myślałem, że on wcześniej biegał szybko. W tym momencie zaczął naprawdę szybko biegać, ponieważ raz, że się zdenerwował lekko, dwa, że był mokry i w pełnym pędzie ruszył ten. Spojrzałem na aparat 36, ostatnia klatka. Ostatnia szansa. Mówię, dobra, przyłączyłem mu na pomiar, yy, na, na pomiar ciągły, autofokus tutaj. I ciach, ciach, ciach trzeba pamiętać o tym, że w tym momencie trzeba go utrzymać w tych punktach autofokusa, Bo jeśli wyskoczy za punkty, to aparat zgubi go. Jeśli się utrzyma go w punktach autofokusu, to on cały czas ustawia ostrość. Mówię, dobra, zobaczymy, braci, jak sobie poradzisz. Trzymam, 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 trzymam. Jest. No i jest w pełnym pędzie, on cały czas, bo on ma tak zwaną dobiegaczkę, czyli jest w stanie, obliczając prędkość obiektu, psa w tym wypadku, wiedzieć, że jak ja naciskam spust i mam ćwierć milimetr, ćwierć sekundy, ćwierć milisekundy opóźnienia, to on wie, gdzie on się przesunie i że zrobi go tak, żeby był cały czas ostry. I on jest cały czas ostry. On go utrzymał w ostrości. Okazało się w tym momencie, że on mówi, że ma 37 zdjęcie i nadal chce robić zdjęcie, więc jak już krajobraz, mówię dobra, to nie wiem, no może jeszcze, to ostatnie nie było, no to zrobi ostatnie krajobrazik jeden, hmm, pokazuje mi 38, że on nadal może robić zdjęcia, no to przeszedł kawałek dalej, drugi krajobrazik, dobra, skończyło się, zrobił 38 zdjęć, po tym jak mu włożyłem film i go przewinął, pięknie przewija film, czy ci stąd spójrz, żeby przewinął, przynajmniej na ustawieniach fabrycznych, można to zmienić, tak, jak wiele różnych rzeczy w jego własnych ustawieniach. Więc on mi zrobił 38 zdjęć na filmie. To, to fajnie, bo niektóre aparaty robią 36, mówią, koniec filmu, i nie sprawdzają, że tam jeszcze jest kawałek, jest kawałek czegoś. 38 zdjęć? Także to też jest następna zaleta tego aparatu. Ale to poleciało tak szybko. Tym aparatem robi się tak przyjemnie zdjęcia. Tak fajnie, bo, ponieważ um, autofokus działa. Intuicyjnie, działa rewelacyjnie. W związku z tym, ja patrzę i, i od razu wiem, że tu będzie ostrość, ustawiam i tu już jest ostrość. I nie ma tego, że ja zostaję się, czy on ustawił, czy on odbiega, dobiega, przebiega, wraca. Nie, nie. nie. Cia, puch, jest. Jak yy, tak działa autofocus na próbnym, próbnym tutaj ustawieniu, to naciskam i już jest. Szybkość ustawienia parametrów ekspozycji w ogóle nie ma o czym mówić. One są od razu ustawione i są ustawione bardzo dobrze. Także, jak, także znaczy tak, moim zdaniem jest to najlepszy Nikon autofokus na film, jakiego miałem w ręku, przez wielu uważany, że jest najlepszym Nikonem autofokus, jaki był produkowany. Niektórzy mówią, że F6, ale F6 jest późniejszy, jest droższy. Spotkałem się, że F5, no ale hmm, ci, co używali F5 i, F, i F100, mówią, no dobra, dobra, F5 jest dwa razy cięższy. Ten przynajmniej się bierze do ręki, on jest jak, jak aparat, z nim można godzinę chodzić na szyi i nie ma się złamanego kręgosłupa, jak z F5. Także moim zdaniem, znaczy nie miałem nigdy F6 w ręku, może kiedyś będę miał, jeśli... Mogę powiedzieć, do tej pory najlepszy Nikon Autofocus. Jeden z najlepszych aparatów, jakimkolwiek robiłem zdjęcia na filmie. Także, jeśli rozważałeś na przykład zakup F100, jest to rewelacyjny aparat. Rewelacyjny. To nie to, że F nie wiem, 65 na przykład. Taki mały, plastikowy będzie robił gorsze zdjęcia. Nie będzie robił gorszych zdjęć. Ale ten będzie robił zdjęcia szybciej przede wszystkim i przyjemniej. Także, Polecam. F100 naprawdę rewelacja. Igor, dziękuję Ci za to, że mi go pożyczyłeś, bo miałem przyjemność porobić sobie takim świetnym aparatem zdjęcia. Tobie dziękuję za uwagę, za obejrzenie tego filmu. Zapraszam do oglądania innych filmów. Może chcesz wesprzeć kanał albo przyłączyć się do patronów. Też zapraszam i do zobaczenia. Cześć.